No jestem przed mini osiedlem, które jest ogrzewane. A co jest ogrzewane? No dwa domki. Basia.1 i domek Basia.2. Ogrzewane są żarówką 40-watową. Natomiast domek mniejszy, pojedynczy Basia. Oraz drugi pojedynczy domek Krysia.1 ogrzewane są kocami elektrycznymi, które dzisiaj otrzymałem, zamówiłem w Chinach. Ten kocyk na przykład ma wymiary 40 cm na 40 cm, moc ma 20 W, ma dwa biegi. No i zobaczcie, Basiorek już i się grzeje na kocyku. Tam jest czujnik temperatury, to później sprawdzę na tym moim termometrze w bazie. No, Gucio sobie tutaj leży, bo jemu ciepło. A tutaj Cypisek sobie leży. Też mu tak ciepło, na razie się nie chowa. Tutaj też jest termometr zdalny. Jeden i drugi drogą radiową przekazują mi na odległość 30 metrów. Także tam pójdę sobie ze stacją bazą do pokoju kolegi za oknem i sobie odczytam, jakie tu są temperatury teraz. A tu, kochani, zobaczcie, już po raz który będę powtarzał, może do znudzenia, aż zrealizuję. Tu jest tuja obcięta, czubek. Tu przymocuję deskę i zainstaluję kamerę IP. Będzie ta web kamera skierowana tutaj na te osiedle i będziecie mogli wszyscy na całym świecie o każdej porze oglądać, co kotki robią, nawet w nocy. To jest podczerwień, zasięg ma 10 metrów, a tutaj ta tuja odtąd dotąd jest już 6 metrów. Mam już 200 zł od darczyńców. Brakuje mi jeszcze 218 zł, żeby kupić kamerę. Router mam swój. Pomontuję sam to wszystko, poskładam. Tutaj poskręcam, popodłączam, a informatyk mi tylko skonfiguruje i włączy w sieć. Mam to nadzieję skończyć przed 16 października na rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Mam nadzieję, że uda mi się szybciej nawet. No to takie plany. Plany, które już są w trakcie realizacji. Pan dyrektor wyraził zgodę, informatyk też wie, że podłączy mi, wyraził zgodę. Ksiądz poświęci. No, chciałbym, żeby ktoś z oficjeli, jak to się mówi, palnął jakąś gadkę. Miejscowy VIP, takim miejscowym VIP-em jest pan dyrektor, ale czy pan dyrektor się zgodzi, czy nie potraktuje, że to będzie ujma na jego honorze? Raczej tak, i się nie zgodzi. Chociaż ksiądz bardzo chętnie. Ksiądz bardzo chętnie, wręcz docenia, powołując się tutaj na Biblię. Cytaty. Tak było przy poświęceniu bocianówki. Natomiast nasi miejscowi niestety nadal opieka nad kotem. Kotami to jest coś, co przynosi ujmę na honorze. No. Już nie chcę powtarzać się, ale dzisiaj znowu miałem niemiłe słowa pod kątem kotu ze strony pewnej osoby wam znanej. Nie będę mówił, żeby nie uprzedzać. No to tyle.